Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dararagor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Doki Doki Blue Skies. Czyli moi drodzy nasza przepiękna i przecudowna przygoda z naszymi uroczymi klubowiczkami. A dzisiaj moi drodzy jesteśmy w wyjątkowym miejscu, ponieważ jesteśmy na randce z Natsuki. Mieliśmy pójść do jakiejś restauracji. No niby to jest restauracja, chociaż bardziej to fast food, ale w końcu chyba pójdziemy na zwykłą kawę, co jest moim zdaniem kiepskim pomysłem jak na randkę, no ale... To jest nasz bohater, więc nie kłóćmy się z nim. Dobra, dotarliśmy. Wydaje się miłe miejsce. Tak, byłem tu kilka razy. Moja mama i ja przychodzimy tu czasem, gdy jest w mieście. Nie jest to jednak zbyt częste. Ma więc dobry gust. Ha, na pewno. Już się podlizuje swojej teściowej, nieładnie. Hostessa woła nas, żebyśmy usiedli, gdzie chcemy. Natsuki szybko wybrała stolik przy oknie i zasunęła swój płaszcz na oparcie fotela. Oboje siadamy i rozmawiamy przez chwilę, decydując się na to, co zamówić. Natsuki decyduje się na sashimi z lodami truskawkowymi na deser oczywiście. Nie wiem, co to jest kuwa, brzmi jak jakaś ryba. Ja po prostu idę z... miłą zupą miso i sałatką z marchewki. O, to już mnie bardziej przekonuje. Wrzucamy nasze zamówienie do automatu i siadam z powrotem. Aha. O, fajnie. Nie potrzeba kelnerek, tylko z automatu się robi wszystko. Nice. Więc przeczytałeś ostatnio jakąś nową serię? No cóż, była taka jedna, po którą sięgnąłem, ale nie mogłam znieść jej czytania. Dlaczego? Czy było aż tak źle? Tak, nazywa się Misję Miłości. Jakiś romans sidło totalne brzmi. Jeśli to jest jakaś komedia połączona z ecchi, to nie byłoby takie złe. To było o tej dziewczynie Yukinie, która była podobna do Yuri. Ej, no to zajebiście, to już mi się podoba. Cała sprawa dotyczyła tego, jak Yukina zaczęła szantażować popularnego chłopaka Shingure, żeby robił romantyczne rzeczy. Brzmi dobrze? Ej, brzmi dobrze. Trochę przypomina takie Yandere Simulation. To brzmi nielegalnie. Pewnie tak było. Ej, mi się już podoba, sam pomysł jest genialny. Taki psychofanka, ej git. Ale to było takie nudne, bo ty nie lubisz romantycznych rzeczy i takich trochę mrocznych, dlatego. To były dosłownie tylko tropiki z mangi, nic więcej. Czytałem około 5 tomów, ale jakby nic się nie działo, aha. Nie podoba ci się seria, czy też 5 aż tomów? Dla mnie to już jest dziwne, ja bym po jednym wypadł. Jeden z powodów, dla których tak bardzo kocham Parafit Girls jest to, że zawsze coś się dzieje, zawsze jest rozwój postaci. No ale no to tym się charakteryzują na przykład takie shounen'y właśnie, takie też Dragon Ball też ciągle. Poznajemy protagonistę i przychodzimy z nim cały etap szkolenia, treningów i tak dalej. A w takich normalnych sytuacjach to inaczej wygląda, ale to nie jest złe. W Misjach Miłości był tylko wypełniacz. Cóż, filler jest niezbędny do rozwoju świata i postaci. Tyle, że nie było żadnego rozwoju. Przypomina mi Sao. Nie jestem fanem osobiście Sao. Ach, nie każ mi zaczynać od Sao. Tak dużo puchu, że można by pomyśleć, że to pianka. Ha, to jest dobre. Dziękuję, dziękuję. Rozmawiamy o mandze, aż w końcu pojawiają się nasze jedzenie. Zupa jest w porządku, nic o czym można byłoby napisać w domu. Po prostu jest, dobra, tyle, koniec, żadne wybitne coś. Lubię jednak sałatkę, pomimo tego, że jest to, no wiesz, sałatka. A sałatki są złe, ej, sałatki są dobre i czasami warto zjeść taką sałatkę. Nie trzeba długo czekać, abyśmy skończyli jedzenie. Podchodzę do kasy, żeby zapłacić na cukier i czeka na zewnątrz. A nie my spytamy się, jakie smakowało? Po jedzeniu też trochę nie porozmawiamy ze sobą? Nic. Uff. To narobi szkód w moim portfolio. Tam czasami trzeba. W końcu dziewczyna. Dziewczyna to zawsze wydatek, to akurat prawda. Ale to dla Natsuki, więc warto. Wow, to zimno uderza cię jak cegła, co? Tak, na zewnątrz jest zimno. No shit, Sherlock. Jeśli jest ci za zimno, nie musimy chodzić po okolicy, wiesz? Nie, w porządku. Uśmiechnąłem się do siebie. Natsuki jest dla mnie typem osoby, która nigdy nie okaże słabości. Nawet jeśli będzie lodowato zimno. Lodowato zimna? Natsuki będzie lodowato zimna? A nie jest na co dzień? Potem zaczynamy chodzić po mieście.
Dzisiaj pada dużo śniegu, więc jest mniej ludzi na zewnątrz niż zwykle. Może jest zimno, ale na zewnątrz wciąż jest naprawdę ładnie. Zima jest przepiękna, to jest prawda. Jest tak cudnie, w zimie jest biało. Znaczy wiecie, jak się zrobi już trochę cieplej i wszędzie jest taki roztopiony śnieg z błotem, z brudem, to nie. Ale ogólnie jak jest biało, tak o, to jest fajnie. Tak, zdecydowanie. Czy lubisz zimę? A może jesteś bardziej letnią dziewczyną? Kiedyś nienawidziłam zimy, ale teraz zdecydowanie do niej dojrzałam. W końcu to sezon na gorącą czekoladę, ha, czyli lubisz tylko to, bo to jest sezon na gorącą czekoladę? A nie, to my mówimy, okej. Okay. Dokładnie, ale tą gorącą czekoladę można jeść zawsze i to będzie tak samo smakować. Nie, dobra, okej. Okay. Czasami dania inaczej smakują w danym towarzystwie, albo w danym miejscu, albo w ogóle w danej pogodzie. No dobra, to się zgadzam akurat. Ale nie, no to styl, lubisz zimy tylko dlatego. Skoro o tym mowa, chcesz się napić? Tak, jasne, brzmi jak... Drin. Fajny dzwonek. Sekundkę. Cześć. Hej, kochanie. Hej, mamo, co się dzieje? Czy nadal jesteś na tej randce? Tak. Tak, właśnie skończyliśmy lunch i idziemy po gorącą czekoladę. Otóż cieszę się, że skończyłeś obiad, bo musisz wracać do domu. Czemu? Ja wiem, że dawno się nie widzieliśmy, ale randka. Co? Dlaczego? Jest teraz ostrzeżenie o ciężkiej zimowej pogodzie i nie chcę, żebyś wracał do domu w zamieci. Nie, przeżyję, dorosły jestem. Daj spokój, mój, naprawdę nie jest aż tak źle na zewnątrz. Nie kłóć się ze mną, Daregor, nie pozwolę ci tam zamarznąć. Będę sopalkiem lodu, będę bałwanem. Mamo, nic mi nie będzie. Moje słowo jest ostateczne, Daregor. Przepraszam, że przeszkadzam na randce, ale nie chcę, żeby zrobić sobie krzywdę, rozumiesz? Pod jakim względem rozumiem pojazd, jakim się nie, zależy jak daleko są od domu. Nie, dobra, rozumiem mamy, bo z nią się nie widzieliśmy też, więc też logiczne, że z nią musimy spędzić czas. A dziewczyna na cuk nie ucieknie. Wzdycham. Tak, mamo, rozumiem. Dobrze, do zobaczenia wkrótce. Kocham cię. Też cię kocham, mamo. Co się stało? Jest ostrzeżenie o ciężkiej pogodzie, prawdopodobnie zamieć. Tak, to nie jest zaskakujące, ale co z tego? Mama chce, żebym wrócił do domu, zanim mnie złapie burza. Przepraszam. Nie ma sprawy, ja też muszę wracać do domu. Tak nagle? Wątpię. W porządku. Dobrze się dzisiaj bawiłem. No, randka była chyba udana. Ja również. Napiszę do ciebie. W porządku, do zobaczenia. Pa. Można chyba udać za udaną. Pogadaliśmy, zjedliśmy. A, może być. Mogło być gorzej, dużo gorzej. W szkole już jesteśmy? Czemu? Ja myślałem, że trochę z mamą spędzimy czasu. W końcu nadeszła pora lunchu. Dzisiejszy dzień nie był najlepszy, jak do tej pory. Nie dość, że obudziłem się późno i nie zdążyłem pożegnać się z mamą, to jeszcze spróbuję skończyć wypracowanie z historii. No nie. Na szczęście Sakurai przedłużył mi termin dania pracy, więc mam czas do piątku, żeby ją skończyć. Easy. Na pewno będę miał wystarczająco dużo czasu, żeby skończyć, biorąc pod uwagę, że nie zwlekam. Nie zwlekam. Niezależnie od tego, jestem teraz bardzo głodny. Tego hamburgera jakoś zjeść. Oj, jaś, ale mam ochotę na fast fooda. Wchodzę do sali klubowej i widzę Natsuki siedzącą na naszym stałym miejscu. Dziwne, zwykle docieram do sali klubowej przed nią, bo jej klasa jest po drugiej stronie szkoły. Wygląda to, że innych dziewczyn jeszcze nie ma, a jako pierwsza chcę spędzić z tobą czas. Hej, ty! Tak mówisz do dziewczyny? O hej, co tam? Jestem zmęczony i głodny, więc wiesz, to co zwykle. Tak, opowiedz mi o tym. Jak minął ci dzień? Od kiedy się interesujesz moim życiem, co? Ech, nie najlepiej. Ostatnio szkoła nie należy do najłatwiejszych. Okropność, moi nauczyciele też zadawali mnóstwo prac domowych. Ja też nie widzę powodu. Egzaminy zaczynają się dopiero za jakiś czas. To i tak nie zmienia faktu, że trzeba się uczyć. Dobra, dobra. Szkoła, nie wchodzimy na ten temat. O nie. Prawdopodobnie po to, by nam zaszkodzić. Tak, tak. Widzę kilku moich nauczycieli, którzy to robią. Kilku z nich to prawdziwe planty. Kto? Chociażby Tanaka-sensei. On jest taki podły. No tak, miałem go na matmie w zeszłym roku. Lubi tylko mądre dzieci, co oznaczało, że były na jego liście przebojów. Ha, tak, też to zauważyłam. Jest dla mnie miły, ale zawsze krzyczy na moich przyjaciół bez powodu. Czy jesteś dobra w matwie? Ty sorujące. Dla mnie było dokładnie odwrotnie.
I tak nie byłem dobry z matematyki. Matematyka to cudny przedmiot akurat. Hej, jestem w tym niezła. Nie uczęszczam na żadne zaawansowane zajęcia, to na pewno. Szczerze mówiąc, nie staram się na takich zajęciach jak nauka czy historia. Jakie zastosowanie w świecie rzeczywistym ma wiedza o starożytnej Grecji? Tu można się kłócić, to jest temat rzeka i tu można się podzielić, czy nauka, to co nas uczą w szkole jest przydatne? W większości nie. Jakąś podstawową wiedzę zawsze warto mieć na jakiś temat, ale taką wiecie, podstawową, a nie daty. Cóż, historycy muszą wiedzieć takie rzeczy. Tak, cóż, nie zamierzę być historykiem. Po prostu głupie, że musimy uczyć się takich rzeczy. Jak wiedza o mitozie ma mi załatwić pracę? No nie załatwi. Nie pytaj mnie, człowieku, jestem tu tylko po to, żeby zjeść lunch. Ha, ja tak samo. Co macie? O, kto mi przypomniał? Natsuki sięgnęła do torby i wyciągnęła garść batonów proteinowych. Tutaj, mam jednego dla ciebie. Och, dzięki, skąd je masz? Z automatu? Och, okej. Okay. Bronkę z batona, ciemna czekolada i słone migdały, choć dobre, wysuszają mi usta. Przydałaby się jakiś napój. Popijam baton łykiem z butelki z wodą. To było dobre, nigdy wcześniej tego nie jadłem. Co to za marka? Podnoszę swoje pakowanie i badam je. Czekaj, nasze automaty nie mają tej marki. Kupię się wcześniej. Mam je z kilku różnych automatów. Okej, Jezu. Czy ona po prostu nie robi sobie śniadań do szkoły, obiadów, lunchy i kupuje batony proteinowe, żeby jeść? Różnych automatów? Natsuki, skąd je właściwie wzięłaś? O, w porządku, mam je ze sklepu, zadowolony? Więc dlaczego powiedziałeś o automatach? Dlatego jesteś dziś taki wścibski. Możesz się chociaż raz wycofać, ale ja chcę wiedzieć o tobie dużo i znać moją dziewczynę, więc to chyba trochę normalne, wiesz? Zostałem zaskoczony przez Natsuki, która podniosła głos. Pomimo jej zadziornego charakteru, nieczęsto zdarza się, że na mnie krzyczy. Dlaczego jednak tak się broni, bo nie chce rozmawiać o swoich problemach? Najważniejsze jest coś, o czym nie chcę powiedzieć. Ale o czym? Natsuki, to może być coś naprawdę małego i głupiego, ale musisz być ze mną w 100% Rempty Export Tacuting coś tam Object at bla bla szczera, dobrze? To ma być procent po prostu. Najwidoczniej procent w kodzie robi jakąś rzecz po prostu i przy tłumaczeniu był napisany sam procent zamiast w cudzysłowie albo coś takiego. Bywa. Skąd masz te batoniki proteinowe? Dobra, ukradłem je. Ty co? Ukradłem je, okej? Okay? Byłam bardzo głodna i chciałam jeść. A nie miałem pieniędzy, więc je ukradłem. Okej. Natsuki kradnie, żeby jeść? Dziwny mod. Ja rozumiem brak pieniędzy, głodówka, okej. Okay. To już wcześniej pasowało do charakteru, ale... Kraść, żeby jeść, to tak... Wydaje się tu mega dziwne, nie uważacie? Tak trochę? Tak trochę bardzo, sądzę. Okej, okay, dobra, to jest mega dziwne, ale okej, okay, to okej. Okay. Nie widzę siebie za to, co zrobiłem, ale tak bardzo bolało, nie mogłem tego znieść. Ale ukradzę się ze swojego sklepu czy cudzego? Kuwa, i w tym momencie mi trochę ciebie szkoda, chciałbym pomóc ci jakoś? Po prostu ze mną zerwi. Wiem, że chcesz się, że nie chcesz się umawiać ze złodziejką. Rozróżniajmy kraść, żeby być bogatym, żeby zyskać coś dużo, ale kraść, żeby na przykład zaspokoić głód. To są trochę dwie różne rzeczy. Obie są jakby nielegalne, ale jedno jakby ma jakieś wytłumaczenie przynajmniej, więc... okej... Okay. No nie okej, okay, ale... Kuwa... Moim zdaniem Natsuki powinna pracować po szkole. Ja wiem, że cokolwiek robić, żeby chociaż trochę pieniędzy zarobić. Czy to jest na serio? Czy moja dziewczyna właśnie przyznała się do kradzieży w sklepie? To jest jeszcze... Nie mogę powiedzieć, że to jest jeszcze okej. No nie, ale to jest takie jeszcze... No okej, spoko, to nie jest aż taki jeszcze moim zdaniem poważny powód do zerwania. Co do cholery mam powiedzieć w takiej sytuacji? Natsuki? Nie kradnij niczego więcej nigdy. Dobra, rozumiem. Rozumiem? Czy nie rozumiemy?
No i moi drodzy, tutaj właśnie jest takie... To jest trudna decyzja i... Ja mógłbym powiedzieć, że nie kradnie niczego więcej nigdy w życiu. No i to byłaby naprawdę bardzo dobra decyzja, bo nie można kraść. Ja... Nie można kraść. Da się naprawdę różne sposoby wymyśleć, prosić przyjaciół o pomoc, później się odwdzięczyć, jakąś dodatkową pracę, cokolwiek. Wszystko jest się w stanie wymyśleć i wejść z dołka. Zawsze jest jakiś pomysł. Ale ja rozumiem, że też głód potrafi przemówić i no, nie masz innego wyjścia niż ukraść, więc co innego, jeśli to jest na przykład jedna akcja na przykład na 3 miesiące, że coś takiego weźmie, no to ja okej, to ja naprawdę rozumiem wtedy, że to nie jest codziennie, że kradniesz. No to tak, ale nie wiem, czy chcę po prostu powiedzieć, żeby jej wybaczyć, że dobra, rozumiem, no bo to nie jest do końca dobre wyjście. Więc tak, no to jest mega ciężki wybór, tak naprawdę. No, nie wiem, ja mogę postąpić teraz źle. Ja nie jestem pewny, ale sorry, no. Ja wezmę to. Moim zdaniem to jest dużo lepsza opcja. Nie chcę się z nią pokłócić w żadnym bądź razie, nie, ale też nie chcę, żeby ona kradła. Już wolałbym, żeby moja postać na przykład cierpiała, nie miała tych mang wszystkich, nie na przykład sprzedała mangi, nadwyrężyła trochę swój budżet i żeby jej pomogła przetrwać ten ciężki okres, aż nie dojrzeje, nie będzie w stanie pracować. Wolałbym to niej, żeby kradła. To jest moja decyzja i tak ja postąpię. Nigdy nie kradnie niczego więcej, nigdy. Myślisz, że o tym nie wiem? Nigdy nie powiedziałam, że lubię to robić. Musiałam, okej? Ale dlaczego? Czy twoja sytuacja domowa jest naprawdę aż taka zła? Nie chcę o tym mówić. Come on, jesteśmy w związku, musimy ze sobą rozmawiać i mówić o sobie tak... musimy rozmawiać o takich rzeczach, nie możemy po prostu o tym zapomnieć, jakby tego po prostu nie było. No nie, musimy. Proszę, dla mnie. Nie. Ty chcesz prowadzić związek? Jest trudny temat, zamiast go wyjaśnić, wspólnymi siłami coś wymyślić, pomóc, to ty po prostu mówisz, nie ma tego, ja sobie z tym poradzę. Tylko, że sobie z tym nie poradzisz. Westnąłem. Ale... Powiedziałem nie. Okej, Jezu. Ale nie pozwolę ci iść do więzienia za coś tak głupiego, słyszysz? Co kiedy zerca wzrok, więc delikatnie chwytasz ją za rękę. Patrzy na mnie z powrotem na granicy łez. Słuchaj, Natsu. Zależy mi na to. Bardzo. Wiem, że to trudne, ale nie ma potrzeby robić czegoś tak drastycznego, rozumiesz? Pewnie. Przepraszam, jeśli jestem niemiły, ale nie chcę, żebyś już nigdy więcej robiła coś takiego. Ale chcę, żebyś już nigdy... Chyba chcę. Powiem ci, ale okej, jeśli dojdzie do najgorszego, przyjdź do mnie, dobrze? No, okej, przyjdę. Czy mam iść do sklepu i przeprosić? Nie, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Załóżmy, że właściciel nie wie i po prostu zawmy to tak... To tak brzmi dobrze. W porządku. No, tym bardziej. Jak nie wiem, to okej, to chyba będzie. Wyrzucę też batoniki pradnienia. Nie no, już masz to zjedz. Przepraszam za to, jestem głupia, wiem. Nie bądź dla siebie taka surowa. Tak popełniasz głupi błąd, ale jest w porządku, o ile nie zrobisz tego ponownie. Tak, masz rację. A teraz chodźmy zjeść obiad. Umieram z głodu. Możesz to powtórzyć? Natsuki i ja wyciągamy nasze pudełka na lunch i zaczynamy jeść. To wszystko jest takie dziwne. Niestety każde dziewczyny mają problem. Moim zdaniem problem Yuri był bardziej taki rozwiązywalny. Dało się go łatwiej trochę rozwiązać, no bo to jest problem z psychiką. I to jest, można na tym pracować, jakoś się dogadać. Ja przynajmniej mam... Ja rozumiem to jako, że da się to łatwiej jakoś rozwiązać. To nie jest łatwa rzecz, nigdy w życiu tego nie powiem. Ale jest to bardziej... Nie wiem, lepszy to jest problem do rozwiązania po prostu niż z pieniędzmi. To jest grubszy i cięższy temat, moim zdaniem. Nie mogę się powstrzymać z zastanawiania się, czy dobrze zrobiłem. Wydaje mi się, że jednak tak. Próbowałem sobie wyobrazić, co moja mama zrobiłaby w takiej sytuacji.
Więc wybrałem moralnie poprawną opcję. No tak, nawet jeśli ja wybrałem ten zły wybór, to moralnie wybrałem, okej. Okay. Jednak moralność nie zawsze idzie w parze z przetrwaniem. Będzie dobrze. To, co zrobiłem, było moralnie słuszne, ale czy to był najlepszy wybór dla Natsuki? Tylko czas pokaże. Miejmy nadzieję, że tak. Już mnie tutaj nie straszcie, że będzie źle. Natsuki się spóźnia. Normalnie by mnie, to nie martwiło, ale biorąc pod uwagę to, co się stało wcześniej, nie mogę się powstrzymać od zdenerwowania się o jej samopoczucie. Będzie chyba dobrze. Próbuję się uspokoić czytając jakąś mangę, ale nie mogę się skupić. Ledwo mogę siedzieć w miejscu. No tak jest, że jak człowiek czym się przejmuje, to nie się w stanie skupić na czym innym. Niestety. Ja mam takie założenie, moi drodzy, że zawsze dla mnie stres na przykład działa mega motywująco. Jak ja się czymś stresuję, to po prostu się za to zabieram i w większości wypadków to po prostu pomaga. Tak było często z egzaminami, że się stresowałem, że o, na przykład za tydzień mam egzamin, o, i się stresowałem, to na przykład potrafiłem usiąść, na przykład pouczyć się przez 2 godziny i później na przykład miałem takie, że a, uczyłem się, było git. I zawsze też dobre skutki przynosiły, więc efekty. Gregor, czy coś jest nie tak? Wyskakujesz mi przed twarzą, to jest nie tak, he? Och nie, nic mi nie jest, wszystko jest w porządku. Czy jesteś pewien? Wyglądasz na zmartwionego, a widzisz gdzieś Natsuki? Westnąłem. Martwię się tylko trochę Natsuki, naprawdę się dzisiaj spóźnia. Tak, to jest dziwne. Jestem pewna, że nic jej nie jest, Gregor. Usiądź i poczytaj jakąś mangę, proszę. A co robię? Nie mogę znieść twojego niepokoju. W porządku, usiądę. Dziękuję. Ku mojemu zaskoczeniu słyszę skrzypiące drzwi, które otwierają się za mną, gdy tylko się zajmuję miejsce. Szybko się obracam, widzę Natsuki stojącą w drzwiach. Szczęśliwą czy nie? Normalną, okej. Okay. Hej ludzie, przepraszam za spóźnienie, zasnęłam na zajęciach. Z głodu? Oby nie. I nikt cię nie obudził? Nie. Nie, oni po prostu tak jakby odeszli. Dupki. Ale jestem bardzo zmęczona. Och, cześć Natsuki, cieszę się, że ci się udało. Oglądasz okropnie. Jezu, dzięki. Jestem po prostu zmęczona, więc zejdź mi z oczu. A czemu tak do niej mówisz? Okej, przepraszam, chciałem się tylko powiedzieć, że ci nie jest. To było niemiłe z jej strony, akurat gardzo takie coś. Ona się martwia to takim tonem. Aha, będę tam. To było trochę niemiłe Natsuki. Natsuki tylko wzruszyła ramionami. Głodna, rozdrażniona, okej. Hej, chcesz poczytać trochę manki? Tak, jasne, daj mi chwilę. Natsuki odłożyła swoim torbę i siadam na swoim stałym miejscu. Siadam obok niej. Sayur podnosi do góry kciuki i odchodzi. O nie! Tylko siadam, Natsuki opiera głowę na moim ramieniu. Zdrzemnę się trochę. Proszę bardzo. Zanim wyciągnąłem tomik z torby, Natsuki już szybko zasnęła. Zaczynam czytać, ale od czasu do czasu ukradkiem spoglądam na Natsuki. Nie mogę się powstrzymać, wygląda uroczo. Nie powiem jej jednak tego, bo pewnie mnie pobije, jeśli to zrobię. Prawdopodobnie. Tam, nie ma siebie. Była o wiele milsza, odkąd zaczęliśmy się spotykać. To jej nowa strona, którą dopiero zaczynam dostrzegać, ale bardzo mi się to podoba. Natsuki i bycie miłym? Mam tylko nadzieję, że ta cała sprawa z jej ojcem szybko się rozwiąże. Nadal nie jestem pewien, czy potrafię sobie z czymś takim poradzić. No, dla ciebie to jest mega duże wyzwanie. Ale biorąc pod uwagę to, jak radziłem sobie wcześniej, myślę, że będzie dobrze. Mówiąc o tym właśnie, pamiętam, że Natsuki wspomniała, że wyrzuci batoniki, które ukradła. To nie jest dobry pomysł. Mogę już zjeść. Sprawdzę jej plecak, żeby się upewnić. Bardzo ostrożnie odsuwam się od Natsuki i podchodzę do jej plecaka. Grzebanie jeszcze w cudzych rzeczach? Mimo, że się martwimy, chcemy się upewnić. Troszczę daną osobę, nie powinniśmy nigdy grzebać w cudzych rzeczach. Nigdy w życiu. Patrząc do środka, wydaje się, że moje przyczynienia się potwierdziły. Nadal ma batoniki proteinowe. Uch, co robić? Co robić? Zostaw to, kupi batonik proteinowy. Jak dla mnie? To zależy, jeśli na przykład jej batonik proteinowy kończy się z tym, że wyrzucam jej na przykład 10 batoników, a kupuje jeden. Jest złym. Jest złą opcją, ale zostawienie też nie jest dobre, ale grzebanie w torbie. Też nie jest dobrą opcją. Szczerze? Ja bym jej zostawił te batoniki. Znaczy, ogólnie nie, ja bym jej kupił batonik proteinowy, oczywiście. Tylko boję się, że jeśli ja jej kupię batonik proteinowy, to nasz protagonista pomyśli, że tamte wyrzucam i kupuję ci batonik, trzymaj.
Więc moim zdaniem ukradła, dobra, nie ma sensu wyrzucać dobrego jedzenia. Nie lubię kradzieży, nienawidzę, ale jeszcze bardziej nienawidzę marnowanie jedzenia, więc... Zostaw, poza tym... Come on. Poza tym, no... Będzie wiedziała, że grzebiemy w torbę, więc to jest lepsza opcja. Jak zostawię to, na pewno ich nie zabiorą. To byłoby po prostu złe. No właśnie, nasz protagonista chciał je zabrać, kupić. Więc, o nie, jak najbardziej. Dobrą, słuszną decyzję moim zdaniem podjąłem. Kątem oka widzę, że Natsuki się budzi. Szybko chwytam batonik proteinowy i zamykam jej torbę. Cześć, Pioku, czujesz się lepiej? Tak, trochę? Masz, weź to. Cześć, to jeden z batonów proteinowych? Tak, wyglądasz jak głodno, więc przyniosłem ci jednego. Weź z torby. Nigdy więcej nie przeszukujmy jej torby. Haman, człowiek chciał dobrze, jeszcze skończył źle. Ale dzięki. Ale dobra, to słusznie, że dostaliśmy okrzę. Nie powinienem nigdy w życiu twojej torby przeglądać. Nie ma problemu. Dobra, wszyscy, proszę podejść do przodu. Słyszę, jak Natsuki mruczy do siebie, ale wszyscy kierujemy się w stronę przodu sali. A więc mamy nowy rok, musimy przedyskutować plany klubu na resztę roku szkolnego. O, znowu będziemy coś organizować. Wiem, że jest to, że nie jest to najfajniejsza rzecz do zrobienia, ale jest ważna. Po pierwsze, myślę, że powinniśmy znowu zacząć robić codzienne wiersze. Okej, to jest bardzo słuszne, jestem za. Między dziewczynami rozlega się pomruk zgody. Seru jest zaskoczona, ale chyba szczęśliwa. Tak, to brzmi jak dobry pomysł. Minęło trochę czasu od naszego ostatniego spotkania, więc ciekawe będzie zobaczyć, jak bardzo wszyscy się rozwinęli. Tak, w porządku. Jesteśmy na... tak, na wiersze. Co jeszcze? Może moglibyśmy poprowadzić rozmowę o książkach lub coś w tym stylu. To jest bardzo dobry pomysł. Każdy mógłby przedstawić swój punkt widzenia odnośnie danego gatunku i przekonać może kogoś do niego jak najbardziej. W klubie z pewnością nie brakuje książkowej różnorodności. Tak, podoba mi się ten pomysł. Co o tym sądzicie? Podoba mi się. Będę to robił tak długo, jak tylko będę mogła polecać rzeczy, które czytam. Oczywiście nie jesteś jedynym miłośnikiem magii w klubie. Patrzę na ciebie, Deregor. Ja lubię też horrory, jestem z Natsuki. A tak, przyznaję się. Rozmowy o książkach brzmią fajnie, chociaż moglibyśmy robić z tego coś cotygodniowego. No, bo codziennie trochę ciężko o tym rozmawiać. Na przykład co tydzień na przykład mówić książkę, którą się aktualnie czyta. Powiedzieć o niej coś, więc git. O, to świetny pomysł, cotygodniowe rozmowy o książkach. Moglibyśmy je również wykorzystać do reklamowania naszego klubu. Oho, wchodzisz na cienki, na grząski grunt, moja droga. Założę lekkie zawahanie dziewczyn, gdy Monika wspomina o reklamie. Nie znam się na reklamie, Monika. Myślę, że niektórym ludziom tutaj pasuje, że w klubie jesteśmy tylko my. Czy wy nie chcecie, żeby ten klub w ogóle się rozwijał? Chcemy, ale nie chcemy przeżywać horroru co ostatnio. Jeśli to będzie mniej inwazyjne, no to okej, jesteśmy za. No tak, ale spójrz na festiwal, jak to się skończyło. Natsuki ma rację. To może nie być mądre, aby natychmiast skoczyć do reklamowania naszych rozmów książki. Może damy temu trochę czasu, zobaczymy, czy rozmowy o książce są fajne, a potem pójdziemy dalej. Tak, jestem z Deregorem. Po prostu daj trochę czasu temu, Monika. W porządku, poczekamy i zobaczymy. Nie podoba ci się ten pomysł, no ale nie masz wyjścia. No sorry, Monia, no wszyscy tworzymy ten klub, nie tylko ty. Tak więc podsumowując, znowu zaczniemy pisać wiersze i cotygodniowo będziemy prowadzić rozmowy o książkach. Czy wszystkim to odpowiada? Tak, brzmi świetnie, oczywiście. Tutaj nie można narzekać. Świetnie. Cóż, musimy już iść. Życzę wszystkim miłej rozmowy. Pamiętajcie, aby przynieść jutro wiersz. No nie, znowu musimy przynieść. Znaczy, no okej, ale znowu pisanie, przyniesiemy. Damy chyba sobie radę, co nie? W końcu nadszedł piątek. No to już nowy dzień, będziemy to już napisaliśmy wiersz. Tydzień zawsze zaczyna się ciągnąć, robiło się coś fajnego w weekend. Czemu? Ale to chyba poniedziałek, a nie piątek. Piątek to wiecie, to jest przed weekendem. No co, ja zaplanowaliśmy kolejną randkę kilka dni temu i od tej pory tylko nie myślę. Okej, masz plany i dlatego nie możesz się doczekać. Nareszcie dziś jest ten dzień. Obecnie czekam na Natsuki przed szkołą. Powiedziała, że musi wziąć coś ze swojej szafki i że mam się z nią spotkać na zewnątrz. Czekam już od 5 minut. Nasza szkoła nie jest tak duża, więc nie sądzę, żeby to trwało tak długo. Hej! Hej! A tu jesteś! Wybacz, że musiałeś czekać, padłem na przyjaciela.
W porządku, gotowa do pójścia? Tak, a nie spytamy się o przyjaciela? Patrz, jakie zaufanie. Dobra, no to chodźmy. Nozuki rusza do swojego domu, a ja idę tu za nim. Idziemy do niej? Ale spochmurno, brzydko. Więc jak było w szkole? Całkiem dobrze, graliśmy w gry planszowe z historii. Brzmi super. Całkowicie zniszczyłam wszystkich. A brzmisz na pewno siebie. Będziesz mi winna 1000 jenów, jeśli nie dostaniesz stówy? Co? Nie ma opcji. Teraz już nie jesteś taka pewna siebie, co? Uch, zamknij się. No, żartuję. Poradzisz sobie. Tak wiem. Jak minął dzień? W porządku. Nic nadzwyczajnego. Sakurai dzisiaj nie było, więc historia była naprawdę nudna. Okres pomiędzy dwiema wojnami światowymi powinien być o wiele ciekawszy, ale bez Sakuraja jest nudny, bo tak naprawdę każdy materiał może być ciekawy w zależności od tego, kto nas tego uczy, bo każdy nauczyciel inaczej niestety uczy. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. A uczymy się dynastii Hanowersów. Nie wiem, czym są, kurwa. Och, pamiętam to. Jest dziwna. Nie jest taka zła, szczególnie w porównaniu z tym, kiedy uczyliśmy się o dynastii Murungów i Guptów. Okej, to jest związane z Chinami. Olać. Ten dzień był taki nudny. Wiem. Jedyne, co pamiętam z tego działu, to, że zasnąłem na zajęciach. Zajebiście to o tobie świadczy, naprawdę. Nozuki się zaśmiała. Przemiana się... Rozweseliliśmy ją. Chciałbym móc zasypiać na lekcjach. Fajnie byś miała. Dobra, to już tutaj. Do zobaczenia w restauracji? Do zobaczenia. Znowu idziemy do restauracji. Okej, Nozuki idzie w innym kierunku, a ja idę do środka, żeby się przebrać. Okej, ale nie było tak, że my mamy w oddzielnych stronach mieszkania? To jakim sposobem by poszliśmy w jedną stronę, później się rozdzieliliśmy? Ktoś nas musiał nadgonić czas. Drugi sobie, więc... No, trochę dziwne. Wygląda to, że będzie padać, więc wyciągam szafy płaszcz przeciwdeszczowym. Kładę go obok drzwi i ruszam na górę. Co się ubrać? Co ty, kobieta, jesteś? Czarne spodnie, czarna koszulka i git. Myślę, że dziś postawię na chłodniejszy wygląd. Grzebię w szafie, a znajduję ładną parę jeansów i szare. Nienawidzę swetrów. Kładę je na łóżku, po czym idę wziąć prysznic. W porządku. Tutaj mamy się spotkać. Okej, dobra, czyli samą randkę zostawimy. Zobaczymy, co nas spotka. Moi drodzy, jak wam się podobał odcinek? Mam nadzieję, że bardzo. Mam nadzieję, że miło spędzacie czas przy tej serii. Pamiętajcie, że jeśli wam się podoba, to załapkujcie i zasubskrybujcie, a tym bardziej skomentujcie, bo naprawdę mnie to motywuje, czytam każdy komentarz i naprawdę się cieszę, kiedy piszecie i jestem po prostu szczęśliwy z tego. Naprawdę, takie małe pierdoły potrafią uszczęśliwić ludzi, więc pamiętajcie o tym. A więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Blue Skies. A teraz, moi drodzy, adios.